Witamy już. Nie oszukasz na Instagramie, życia, życia. Nie oszukasz, jesteśmy live. Ale nie oszukasz życia, ale Aha. też. Poczekaj, sekundkę, poczekajcie. No to witamy, słuchajcie, środa 20.00. Trener Michał, jak co środę schował te swoje gumy do necesera lub gdziekolwiek on je chowa. Kto był, dawajcie znać. I zaczynamy warsztaty o zdrowiu. Środa 20.00. No, bracia rodzeń, mytu, tu, halo, Mateusz, Łukasz. Bo tak można imię. Tak jest, to prawda. I dzisiaj temat jest naprawdę wyjątkowy. Gdzie ty, to, gdzie ty robiłeś? Na Instagram. Aha, to ja też próbowałem na Instagramie. Dobra, czyli ja wyrzuciłem Ciebie o tym obserwującym. Dobra, to Ty już nie wchodź na Instagramie. Mhm. Dobra, i słuchajcie, dzisiaj jest ważny, ważny temat, dlatego że wynika to z naszych obserwacji z pracy z osobami z insulinoopornością i z cukrzycą typu drugiego. Dlatego ja ciągle powtarzam, że 98% osób, które trafiają do nas, prędzej czy później trafia na konsultację psychologiczną i ma psychoterapię. Generalnie, słuchajcie, chcielibyśmy z wami podyskutować i tak po, troszkę prześledzić i uświadomić wam, jak zmienia się branża. Na szczęście, my zmieniamy branżę. Tak zwanego odchudzania, aczkolwiek nie o odchudzanie tutaj konkretnie chodzi, odchudzanie czy spadek masy ciała jest objawem ubocznym, zdrowienia metabolicznego. I chcielibyśmy wam uświadomić i dzisiaj z wami przedyskutować na podstawie badania naukowego, które, które pokażemy wam, jak to się zmienia. Jak to się zmienia i jest nadzieja, że nie wiem, za 10 lat nie szybciej, tak nie, nie szybciej, za 10, za 20 lat. To, co mówimy, będzie takim standardem, mamy nadzieję i my się z całym sercem mamy nadzieję, że się przyczynimy do, do postrzegania odchudzania w zupełnie inny sposób niż teraz jest postrzegane, że większość będzie mówiła nie o tych cholernych kaloriach. I o tym, że jesteście leniwi, tylko będzie mówić o emocjach i będą szukać sposobów, jak poradzić sobie z emocjami, bo obserwując ten rynek, tą branżę od jakiegoś czasu, ale intensywnie to robimy i dosyć, dosyć, dosyć dużo czasu spędzamy nad analizą tego tak zwanej branży odchudzania, to słuchajcie, powolutku się to zmienia. Ale jeszcze nie widać tych jaskółek nadziei, tzn. oprócz tych dwóch, które tutaj przed wami siedzą. Chyba orły. Ja <laughs> Dlatego jak już mówimy o emocjach, no to będziemy też musieli za każdym razem zastanawiać się, skąd w takim razie wychodzi ta potrzeba naprawiania emocji. Skoro potrzeba naprawienia emocji, to właśnie zaburzenia metabolizmu. No bo przecież emocje wynosimy z, ze swojego środowiska rodzinnego, z dzieciństwa. Tam słuchamy różnych mechanizmów, które są wprojektowywane w nasze głowy. Tam nabawiamy się poczucia niskiego poczucia własnej wartości. Tam wprojektowujemy sobie różne bzdurne zdania, które później kołatają się nam w głowie przez dorosłe życia, i z tych zdań musimy leczyć się na kozetce u psychoterapeuty, no bo bardzo często jedne, jedno zdanie może spowodować, że postrzegasz cały świat w całkowicie niewłaściwy sposób przez pryzmat tego jednego kłamstwa, które albo społeczeństwo, albo telewizja, albo rodzice wprojektowali tobie w bósk. Tak, a porozmawiamy też w kontekście, nie wiem czy widzieliście, dajcie znać, czy widzieliście te dwa niesamowite, póki co dwa zostały opublikowane, niesamowite wywiady. Rozmowy z Adamem i z Sebastianem, a z Krzysztofem jutro o, o 18:45 premiera. Dajcie znać, czy oglądaliście film Rozmowę z Adamem wczoraj, bo właśnie w tym kontekście pewnie zwróciliście uwagę na razie to jest taki wspólny mianownik tych rozmów i prawdopodobnie będziecie głównie słyszeć o takim zdaniu wypowiadanym, że wielokrotnie próbowałem schudnąć w ciągu 20 lat, Próbowałem wszystkiego, ale dopóki nie połączyłem tych kropek i nie zacząłem podchodzić do odchudzania jako zmiany stylu życia i potrzeby zmiany mojego życia, mniej lub bardziej popierniczonego, w cudzysłowie, takiego, które trzeba zmienić, to nigdy w życiu nie udałoby mi się to i nagle zacząłem po prostu zdrowieć, zacząłem. Chudnąć, a jeszcze jak dorzucisz takiej osobie, która ogarnęła lub ogarnia sobie życie, tak, tak, mów, mów. jeżeli dorzucisz jeszcze proste narzędzia i skuteczne narzędzia, które pomogą w schudnięciu, kiedy już to życie zaczynasz ogarniać, no to słuchajcie, efekty są bardzo, bardzo zadowalające. Co jeszcze? Dzisiaj powiemy wam, pokażemy i uświadomimy, no bo to jest też częste pytanie, dlaczego kobiety wolniej i gorzej sobie radzą, jeżeli chodzi o odchudzanie niż mężczyźni. No przecież ostatnio, jak byliśmy w Poznaniu na spotkaniu BR Team, kameralne spotkanie w kilkanaście do ponad 20 osób uchani z Poznania, którą pozdrawiamy. Była może nie pacjentka, tylko. Uczestniczka warsztatów z mężem. No, mąż mówi: Ja tak tylko z boku przysłuchiwałem się, co żona robi, schudłem 30 kg. A żona mówi: No, mi też dobrze idzie, ale musiałam iść do. Psychologa, po to, żeby sobie zacząć radzić z tymi emocjami, i dopiero wtedy zaczęłam czuć, że zdrowieję, zaczęłam czuć, że jestem na dobrej drodze, i to jest to, żebyście wiedzieli, dlaczego my tak dużo o emocjach mówimy, dlatego, że w tą stronę idzie branża fu, branża idzie w stronę do kitu, jeszcze więcej Wam będą sprzedawać batoników, jeszcze więcej będą Wam sprzedawać kserówek z gotowymi daniami, 6-7 posiłków dziennie, tak, fu, fu, branża nie idzie w tą dobrą stronę. Branża jeszcze pogrąża się bardziej w sprzedawaniu Wam przekąsek i wciskaniu Wam kitów, ale takie prawdziwe, holistyczne, całkowite, całkowite podejście do odchudzania to jest odchudzanie, które nie ma prawa pominąć Twoich emocji, jakkolwiek jest to trudny, wstydliwy i niepopularny temat, bo wyobraź sobie, że przychodzisz do dietetyka i zamiast wsunąć Ci tą za stówę kartkę z rozpisanymi dietami i dać Ci ulotkę firmy produkującej jedzonko pyszne, no to wyobraź sobie dietetyka, który mówi, a może zastanówmy się proszę Panią nad Pani emocjami i zanim przyjdzie Pani do mnie i zacznie płacić Pani mi kasę, to może proszę jednak pójść i spróbować od psychoterapeuty, bo ja widzę po rozmowie z Panią, że tu najpierw musimy zacząć ogarniać życie, a potem zabrać się za odchudzanie. Ja mam coś takiego przyznam się, że faktycznie na na żywo, na żywo to funkcjonuje, że po mniej więcej 10 sekundach wyczuwam, kto z mojego gabinetu wyjdzie ze skierowaniem do poradni psychologicznej. Bardzo często takie osoby w ciągu pierwszych kilku minut, no nie ukrywam, że umiejętne, niepoprowadzone w rozmowie, po prostu zaczynają płakać. I nie dlatego, że ta wizyta jest nieprzyjemna, nie dlatego, że dowiedziały się przykrych rzeczy ode mnie, tylko dlatego, że zdały sobie sprawę, że to już jest czas, żeby zacząć swoje emocje analizować i żeby w końcu odważyć się na zmiany swojego życia, ale tak naprawdę od początku do końca nie da się zmienić swojego życia, jeżeli masz 23 lata i wierzysz w to, że jesteś gorsza w społeczeństwie tylko dlatego, że nie zrobiłaś studiów, nie da się utrzymać nawet jakiejkolwiek zdrowego stylu życia, chociażby keto, chociażby metody odchudzania braci rodzeń, jeżeli nienawidzisz chodzić do swojej pracy, jeżeli tworzysz relacje, które nie są wartościowe i z jakiegoś powodu masz niskie poczucie własnej wartości. Dlaczego? Dlatego odważę się powiedzieć, że najważniejszym elementem naszej metody jest hasło: można pięknie żyć. Przecież, słuchajcie, to nie wzięło się z kosmosu. To się wzięło dlatego, że najpierw sami musieliśmy pookładać swoje życia emocjonalne, żeby zacząć brać się za swoje zdrowia emocjonalne. To oczywiście doprowadziło do potężnych zmian w naszym życiu, ale poprzedziło serię bardzo trudnych i bardzo podprąd decyzji życiowych. No bo ja po decyzji, że kończę swoją wielką karierę, że Przestaje za, zażynać się na dyżurach, na nockach, na drugiej niepotrzebnej mi do szczęścia specjalizacji. E, ten proces zaczął trwać trzy lata, wielokrotnie zmiana miejsca pracy, zmiana miejsca zamieszkania e, 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 i w końcu osiedlenie się w niesamowitym miejscu i e, piękne życie. No, twoja historia bardziej skomplikowana i bardziej e, trudna, no bo ty taszczyłeś się z jednego miejsca e, e, na drugie ciągnąć za sobą. Ciągnąc za sobą żonę i dwójkę no, małych dzieci. No tak, ale nie powiedziałbym, że byli ciągnięci, tylko szli równo ze mną. No i rzeczywiście, jakby mówiąc o emocjach, to, to jest tak. Nie da się dojść. Ty nawet nie wiesz, wy nawet nie wiecie, gdzie idziecie i co Was czeka za rok, za tak. dwa, za trzy, jeżeli podejmujecie trudną decyzję. I tak jak my podjęliśmy trudną decyzję, mając małe dzieci, że wyprowadzamy się z dużego miasta. Tak zwanego miasta możliwości słuchajcie, tak najpierw do miast. jednego miasta, potem z powrotem, potem z, z, trochę tu, trochę tam, cały czas pakując ten samochód i jadąc w te i we, w te, aż w końcu, po kilku latach takiego tułania się, nie, wie, nie, wie, nie wiedzenia, co robić. W końcu. Je, wiemy, że jesteśmy w idealnym momencie, no ale te lata były takimi latami no fajnymi, ale jednak trud, łatwe decyzje nie prowadzą do zdrowia i e, szczęścia. To jest moja teoria potwierdzona praktyką. E, żona potwierdza, że sama chciała i nie musiała się ciągnąć za mną, także tak właśnie było. Sama się ciągnęła. Sama się ciągnęła, także słuchajcie, jakie wy macie historię, jakie trudne decyzje ostatnio wy podjęliście, dajcie znać, e, bo e, to jest początek, trudna decyzja jest początkiem fajnego życia i to nie, może, nie musi być jedna, prawdopodobnie będzie ich kilka. A ja bym chciał powiedzieć, że ostatnio przeglądałem sobie, bo no ci dietetycy, których oglądam i obserwuję regularnie, no wiedzą, nie bójcie się, spokojnie, ja tam jestem jak wchodzę na wasze relacje. Żeby albo, was nawrócić. Albo wchodzę na wasze posty, albo... Obserwuję wasze, wasze konta, no głównie relacje, widzicie, że tam jesteśmy, to przecież nie po to, żeby Wam blokować te konta, bo nawet nie mam takiej władzy, ale po to, żeby zobaczyć. Czy oby czasami nie, nie błądzicie? Czy oby czasami nie jesteście tą taką przysłowiową Andzią w parku? Czy oby czasami przez przypadek nie robicie krzywdy swoim podopiecznym? Bo jeżeli rzucisz komuś, kto na, najpierw musi wyprostować swoje życie emocjonalne, taki plik kartek A4, wydrukowanych z laserowej drukarki w twarz, no to ten plik. Tak naprawdę nie zrobi nic dobrego, chyba że samo uderzenie fizyczne w twarz tym plikiem spowoduje jakąś potężną zmianę w życiu twojego podopiecznego. Pamiętajcie, zawsze analizujcie każdą osobę, która wchodzi do waszego gabinetu z otyłością, z kilkukrotnymi próbami odchudzania. Z cukrzycą drugiego typu, pod kątem tego, czy mają wytworzone narzędzia radzenia sobie z emocjami. I takim narzędziem może być chociażby już pewna rutyna aktywności fizycznej, to znaczy, Rano chodzą na spacer. To znaczy mają ustalone dni w tygodniu ćwiczeń. Są zapaleni do tego. Wiedzą, po co ćwiczą. Nie po to, żeby spalać kalorie, tylko po to, żeby poprawiać insulino-wrażliwość, po to, żeby budować tkankę mięśniową, po to, żeby obniżać napięcie. Te osoby często medytują, ale jeżeli, jeżeli widzisz przed sobą osobę, która jest zapalona na kolejną dietę, jest zapalona na kolejny produkt, przecież te osoby kupią każdy produkt. Nie możemy wykorzystywać faktu, że ktoś, ktoś jest zdeterminowany i zdesperowany do zmiany. Nie można wyciągać pieniędzy od tych osób. Te osoby najczęściej, jeżeli pójdą do gabinetu psychoterapeutycznego, oczywiście, może być tak, że pójdą do pierwszego psychologa, i zawiodą się na nim, pójdą do drugiego psychologa, zawiodą się na nim, ale trzeci pomoże im znaleźć przyczyny wielu rzeczy w ich życiu. I te osoby prawdopodobnie już ani do Ciebie, ani do innego dietetyka, ani do nikogo już nie wrócą, bo one same znajdą, Rozwiązanie na, na nękające je problemy, bo wystarczy, że zaczną po prostu wierzyć w siebie i jeść naturalnie bez przetworzonego jedzenia i zobaczysz, jaki to będzie piękny proces. Te osoby w końcu przyjdą do Ciebie i podziękować Tobie za to, że nie wykorzystałeś tej sytuacji, nie wykorzystałaś tej sytuacji, tylko pokierowałaś zgodnie z intuicją i Twoją wiedzą do gabinetu psychoterapeutycznego. Tak, e, słuchajcie, e, nie, Mariola mówi, że mam fajną minę, jak czytam komentarze, bo tych komentarzy jest tu sporo, a niektóre są naprawdę e, takie, że wykręcają, znaczy bardziej mi brewkę podnoszą i wykręcają... To. I wykręcają mi twarz. E, co tam wyczytałeś? E, dlatego Maria też pisze, nie, pom nie pomyślałam, ale, e, ale mnie właśnie emocje były przyczyną, że wolno chudłam. E. Od czerwca do teraz około 17 kg, innych chudną szybciej i więcej w takim czasie. Tyle, że mój wynik mi prawie mi oczywiście wystarczy. Także no to, to jest właśnie, słuchajcie to. Pamiętajcie, kortyzol. Dzisiaj fajnie napisał komentarz na YouTubie pewien Nowoj, Nowojorczyk, Polak, który mieszka w Nowym Jorku, że nie zdawał sobie sprawy, że 12-godzinna zmiany pracy powodowały, że nie mógł schudnąć zrozumiałem, domyśliłem się z kontekstu, że troszkę zmienił swoją pracę i to wszystko poleciało, tak się często właśnie zdarza, że jeżeli robisz wszystko tak jak trzeba, jeżeli ustaliłaś sobie już poziom węglowodanów, dwasz o białko, ćwiczysz oporowo, a mimo wszystko nie chudniesz, trzeba szukać tego czynnika, który cię blokuje najczęściej są to emocje, tak. a emocje to relacje. Zobaczcie, wejdźcie kto nie widział, koniecznie wejdźcie na YouTube'a, no bo jesteśmy znanymi YouTuberami Lep, lepiej się. Lepiej się e, rymuje. No to youtuberowcami, wejdźcie na tego youtuba, słuchajcie, i y, koniecznie przesłuchajcie wywiadów ostatnich z Sebastianem i z Adamem. Wspólny mianownik to praca. I teraz w jakim kontekście praca u Sebastiana doprowadziła do nie u niego do y, poważnych problemów z nadwagą i chorobą. Zobaczycie, i u Adama to samo słowo, ale w innym kontekście i w innym wymiarze praca również przyczyniła się do tego, że ważył z, z, z wysportowanego, energicznego dzieciaka szczupłego, yy, przytył do 160 kg. Na szczęście już odzyskał szczęście, uśmiech, zdrowie i idzie po więcej. I zobaczcie, jak bardzo te emocje wpłynęły na to pogorszenie, i jak bardzo te same emocje, tylko naprawione, i nauczył się, i zrozumiał, połączył kropki, spowodowały, że idzie w zupełnie innym kierunku. Ale ja pamiętam, no pamiętasz ty, jak ja, jak ja byłem na, tych, na tym swoim zakręcie zmian, kiedy rzucałem te dyżury nocne, kiedy stwierdziłem, że już to wszystko destabilizuje moje życie: za dużo dyżurów, za dużo adrenaliny, za dużo dopaminy. I postanowiłem, że będę to, co kocham, co prawda. Myślałem, że to kocham, ale to była tylko ekscytacja powoli odrzucać, ale ten okres odrzucania był niczym odrzucenie narkotyków przez narkomana no po prostu zespół odstawiony pełną gębą dzwoniłem do ciebie, mówiłem, mówiłem tobie że nie daję radę. po krzakach płakałem w nowej pracy, która nie dawała mi dość adrenaliny, bo przecież ratowałem życia a tam, było tak do teraz, spokojnie. a tam było tak spokojnie a ja nie potrafiłem docenić tego spokoju jedni mówili zagryź zęby i przeczekaj a ja czułem, że czekać nie mogę tylko muszę pójść dalej i faktycznie to były wszystko trudne decyzje, ale tak jak ty mówisz, życie jest dobre i piękne życie nie składa się z prostych decyzji. No dobre, długie i zdrowe życie to to jest ciągłe wychodzenie ze strefy komfortu, ale gdzieś tam na końcu są te nagrody, gdzieś tam na końcu jest duma z siebie, gdzieś tam na końcu są te endorfiny, które powodują, że wiesz dlaczego Podjąłeś tą decyzję i cieszysz się z tego, i podkręcasz swoje poczucie własnej wartości, i w którymś momencie nie patrzysz na, na innych dookoła, bo twój organizm ci zaczyna mówić, że radzisz sobie świetnie, idziesz w dobrą drogę. Intuicja jest czymś, czego nie można zagadywać. Ale słuchajcie, za udostępnienie dzisiaj jedna osoba pokaże ketometr. Nie, jest ketometr. Ketometr dostaniecie, jedna osoba dostaje ketometr Optium Psydo za darmo, za udostępnienie. Prosimy Was, udostępniajcie, ważny temat. Wiele osób potrzebuje usłyszeć to, że, że mają się nie martwić tym, że mają szukać gabinetu psychologicznego, że każda decyzja jest dobra, jeżeli prowadzi do szczęścia. I tak jak się Marek, mówiąc o poprawie zdrowia psychicznego, mówicie o lekach czy bez leków? Czy, czy jak trzeba to leki... I docelowo bez. Wiesz, Marku, to jest. To jest zdrowie to, no. psychiczne jest oczywiście tematem bardzo obszernym, bo niektóre choroby trzeba leczyć farmakologicznie. My mówimy o, o leczeniu, oczywiście, bez leków, mówimy o tym podejściu do emocji. Oczywiście w wielu przypadkach pierwsze, co dostaniesz, lek na, na to, bo nie, możesz, bo nie możesz spać, bo masz stresy. Tabletku, do widzenia i potem radź sobie z tym tabletku, żeby ją odstawić. Tak naprawdę a te, a te tabletku, większość tych tabletku no nie pomaga w zdrowieniu metabolicznym, wręcz przeciwnie. Uzależnia jak cię proszę i potem trudno z nich zrezygnować. To znaczy my jesteśmy Przeciwnikami w tym przypadku, yy, dawania takiego jasnego sygnału, masz problem, który da się rozwiązać chociażby psychoterapią i podjęciem kilku trudnych, ale ważnych decyzji. Więc spokojnie, wyjdź w przód parę miesięcy albo lat, a nie masz tabletku, idź, wszystko będzie dobrze, bo oczywiście, że jak weźmiesz to tabletku, to poczujesz się świetnie, bo te tabletki są naprawdę fajne. Jesteś taki radosny, szczęśliwy, spać ci się dobrze już śpi, a potem budzisz się w ręką w nocniku. I nie wiesz skąd te lęki nasilone, nie wiesz dlaczego coraz bardziej tyjesz, bo nikt nie rozwiązał przyczyn twojego nieradzenia sobie z emocjami, a rozwiązaniem problemów z emocjami była tabletka, która tak naprawdę nie mówi do ciebie i nie próbuje dotrzeć do twojego mózgu i umysłu, który ma problem i trzeba go rozwiązać. Eee, tak jak problem oczywiście żartujemy, Sylwia napisałaś w żartach, że chyba bym musiała męża rzucić i a na pewno trzeba czasami z tym mężem czy żoną porozmawiać. To na pewno, przecież nie trzeba rzucać nagle wszystkich relacji, ale na pewno, tak jak pisze Maria, mhm. trzeba usuwać toksycznych ludzi. Nawet jeżeli to miałaby być rodzina, to jest przykre i prawdziwe. Tak pisze Maria Luczak. No, ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy. Jedna osoba bardzo zestresowana w pracy, na wysokiej pozycji, nie potrafiła sobie poradzić się z tą taką odpowiedzialnością w pracy. I okazało się, że faktycznie w którymś momencie. Za każdym razem, kiedy musiała bronić swojego klienta w sądzie, no dochodziło do niesamowitych sytuacji, do, do potężnego wyrzutu kortyzolu, do podwyższenia poziomu glukozy do poziomu 180 i nic. Nie, nie mogło spowodować, że ta osoba w końcu zaczęła chudnąć. E, witamina D, dobra, magnez dobry, sen wydawał się dobry, ale wszystko, co blokowało to potężne wyrzuty kortyzolu na, na, w sytuacjach stresowych i rozwiązanie w tej sytuacji było wielo takie czynnikowe. Pierwsze, no to oczywiście fajnie, że mamy Klaudię Pingot, bo ona jest niesamowita dla wielu osób. Można zacząć za darmo medytować właśnie z nią. Czyli na, na YouTube sobie wpisać spec-babkę i tam powoli zacząć. Napiszcie w komentarzach, kto z nią zaczął zmianę w życiu, A, ale też w tej sytuacji konkretnie nie udało się bez. Krótkich sześciu spotkań u rekomendowanego przeze, u przeze mnie psychologa psychoterapię. No, rzeczy, które wychodziły z dzieciństwa, przekonania, które zostały wpojone w trakcie studiów prawniczych i przez środowisko prawnicze tej osobie, no, miały ludzkie pojęcie. Jestem przekonany... I na podstawie tej osoby i wielu innych, że 99,9% społeczeństwa powinno znaleźć się na tej kozetce psychoterapii, a 100% ludzi z cukrzycą drugiego typu i otyłością. Także nie przejmujcie się tym, co ludzie gadają. Wykorzystajcie tą sytuację do tego, żeby zobaczyć, kto gada dobrze, kto was wspiera, a kto kopie pod wami dołki. Nie trzymajcie się też Rafi kurczowo jakichś zaleceń, które miałoby nagle co, zahamować twój organizm? Kiedy zdrowo się odżywiasz i twój organizm zaczyna tracić nadmierne kilogramy, to nie stresuj się, czy jest ich za dużo, czy za mało, po prostu poczekaj, wsłuchaj się w ten organizm. No, 6 tygodni, 10 kilogramów, tak po prostu masz. Jeżeli stosujesz takie zalecenia, czyli zdrowego jedzenia, tak jak my mówimy, no to nie jest tylko Ci pogratulować, idziesz w dobrą stronę, jeżeli takie są Twoje założenia, no to szacunek. Daj Marteczkę Bielawską, która tutaj dzisiaj mi pisałaś, Marteczka, pozdrawiam Cię serdecznie, moja pacjentka z Polkowic, że fajnie sobie radzi, coraz, coraz zdrowsza metabolicznie, były oczywiście tam zachwiania, no i chyba musisz siostrę wyrzucić, bo nazywa nas szemanami. znaczy nam to nie przeszkadza, jeżeli Tobie to przeszkadza, to na pewno musisz z nią, musisz z nią sobie porozmawiać, także... Sporo osób jest ze specbabką. Fajne to jest, bo naprawdę mamy to narzędzie, które ktoś nas może trochę odciążyć, a Klaudia naprawdę jest niesamowitą osobą. Tak, a my dzisiaj też pokażemy parę wpisów, tak. bo pokażemy wam badanie naukowe, które, które też pokazuje nam, osobom, które śledzą te doniesienia naukowe, mhm. jak bardzo zmienia się podejście naukowców i podejście osób zajmujących się profesjonalistów zajmujących się odchudzaniem, w którą stronę to podąża i rzeczywiście podąża to w stronę... Mhm. Daj, mi, daj mi chwilę jeszcze, dobrze? Kontynuuj. No to ja chcę właśnie zaraz pokazać slajd. Dobrze, ale ja, ja muszę przeczytać Sylwię, to bo... czytaj. Sylwia, chodzę do psychoterapeuty z uwagi na trudny zawód i faktycznie pierwsze co tabletku, ale na szczęście odmówiłam. Powiedziałam, że spróbuję naturalnymi sposobami i dzięki swojej intuicji nie uwikłałam się w tabletku. Po diecie już widzę efekty napady złości i jej wybuchy wiązały się z zawodem policjant, a jednak problem leżał w insulinoporności. Teraz już mnie nie zatrzyma. Idę po swoje szczęście. No Gratulacje. Brawo, Sylwia. brawo, brawo. Takich sytuacji jest sporo i cieszymy się, że, że spróbowałeś, wsłuchałaś się w organizm. A teraz wróćmy do. Yy... Pokazu słuchajcie, o tak. zmniejszyliśmy się, bracia rodzaj mniejsi, a to jest badanie z 2000, no Instagram, będziemy wam mówić co tam się dzieje, nie stresujcie się, bo jeszcze przytyjecie. Badanie z 2018 roku opublikowane w Eating and Weight ja Disorders, o właśnie przecież. Mhm. Eating and Weight Disorders. Okay, ok, czytaj, to ja ci oddaję głos Mateuszu, ładny, ładny masz głos. O. I ta praca zatytułowana Związek między regulacją emocji a zachowaniami żywieniowymi. Dwukropek. Wielowymiarowa analiza psychopatologii otyłości. Cokolwiek to znaczy, mądre gadanie profesorskie. W każdym bądź razie celem pracy było wykazanie, że różnice w zachowaniach żywieniowych są związane z emocjami, z aspektem psychicznym, będącym częścią psychopatologii otyłości i taka jest prawda, że tych badań jest coraz więcej. Słuchajcie. I teraz zrobimy chwilę przerwę. Słuchajcie, no, no widzicie tu różnicę między tą ideologią liczenia kalorii. Psychopatologia otyłości, nie deficyt czy nadwyżka kaloryczna. No to są dwa kompletnie inne postępowania, które całkowicie zmieniają podejście chociażby do spacerów, chociażby do wykonywania aktywności fizycznej. Jeżeli idziesz na spacer i nie musisz liczyć sobie w głowie Aha. kalorii, które spalasz teraz i to nie masz frustracji, jeżeli wejdziesz na wagę i nie jesteś lżejsza. Jeżeli ćwiczysz oporowo 20-30 minut w tygodniu, dwa razy dziennie i przybierasz na masie mięśniowej i wchodzisz na wagę, to nie patrzysz na to, czy schudłaś, czy nie, tylko patrzysz na to, czy widzisz, jaka jest, jest kompozycja ciała, czy wzrastają mięśnie, czy czujesz się lepiej. Zobaczcie, to jest całkowicie inne podejście, a nie liczenie, ważenie, które jest oderwanie od I, rzeczywistości. I Artur, nie przejmuj się, odsyłamy Ciebie i wszystkich tych, którzy myślicie, że efekt jojo jest w jakimśkolwiek stopniu z szybkością odchudzania, to, no to zdecydowanie odsyłamy do ostatnich dwóch filmów. Efekt jojo to jest efekt, który pojawia się nie mniej ni więcej, tylko dlatego, że podejmujemy pewną zmianę żywieniową, tak zwaną dietę, bez ogarnięcia sobie emocji, bez zastanowienia się nad prawdziwymi przyczynami swoich problemów. Czy to emocjonalnych, czy to właśnie tych fizycznych, czyli przybierania na masie ciała, jeżeli masz ogarnięte życie i wiesz, dlaczego przytyłeś i zaczynasz pracować nad tym, znasz te przyczyny, a nie ktoś kazał tobie skakać jak pajac w rytm głośnej muzyki, liczyć kalorie i chudniesz, to wtedy. Jeżeli masz chwilę zwątpienia, chwilę wątpliwości, chwilę gorszych momentów, to przytyjesz do początkowej masy ciała nawet z dodatkową ilością. A jeżeli jesteś na stylu niskowęglowodonowym, masz te hormony unormowane, wsłuchujesz się w organizm, nie masz apetytu tak dużego jak miałeś wcześniej, to nie ma możliwości wpadnięcia w efekt jojo, bo ty, kiedy zauważysz. Że okej, okay, mam gorszy moment, no nie ma ideałów. Yy, zaczynam się stresować, bo w pracy, które jeszcze nie zmieniłem, dają mi w kość yy, i gdzieś tam te stresy powodują niewyspanie, yy, czasami więcej jednak wpadnie tych niezdrowych rzeczy, no trudno, nie ma ideałów, to widząc swoją reakcję organizmu na ten trudny okres czasu, mówisz tak, kurczę, dobra, wiem jaka jest przyczyna, no bo chłopaki mi wytłumaczyli. Yy, Przecież wiem, że coraz częściej sięgam po te rzeczy, które nie powinienem sięgać. Stres jest przyczyną, więc pora działać w trosce o moje zdrowie metaboliczne. Wobec tego tutaj nie ma ryzyka efektu jojo, jeżeli jesteś na tym stylu życia i schudłeś 10 kilo. Jeżeli jesteś na innym najdiecie i schudłeś 10 kilo, to prawdopodobnie efekt jojo jest wręcz murowany, dlatego że ty nawet nie wiesz, dlaczego zaczynasz tyć. A chudnięcie jest efektem tylko i wyłącznie spalania kalorii, czyli tej szkodliwej ideologii, która jest wpajana i powstała 150 lat temu. Dokładnie, tutaj chodzi o, jak to ktoś pięknie napisał w mailu do nas, o zmianę chemii w głowie. Tak jak policjantka przed chwilą czytaliście, mówiła, że w którymś momencie wszystko zaczyna się układać. Tu chodzi o sposób jedzenia, tu chodzi o Zmiany chemii w głowie, tak samo jak, zobaczcie, Monika Kijak pisze: cukrzyca typu pierwszego od 30 lat. Od niedawna wiem, że dzięki Wam żyje. A było już ciężko ze zdrowiem. Stały monitoring i, i można wszystko. Insulina obniżona, zobaczcie, o 85%. Chce, chce się żyć, pozdrawiam, chłopaki, love. I to jest odpowiedź dla Ciebie. Tutaj nie pamiętam, jak masz na imię, ale dwa razy albo trzy pytałeś, czy to dotyczy cukrzycy 1. Także tak, tutaj masz dowody kliniczne, można powiedzieć, że no i jest coraz więcej badań mówiących, że cukrzyca typu 1 to jest taki klasyczny przykład. Zapotrzebowanie na insulinę z tą. Tą e, e, krótko działającą zmniejsza się drastycznie, a są tacy pacjenci, którzy, którzy w ogóle jej nie używając będąc na keto, stosują tylko długo działającą insulinę. E, no można pięknie żyć wtedy, no bo przecież cukrzyca typu 1 to choroba, która jest głównie stresująca ze względu na te hiper i hipoglikemię, a bardziej hipoglikemie, co ma swoje przełożenie na samopoczucie, na to ryzyko mdlenia i utraty przytomności, no to jest to jest taki stres, duży stres dla zwłaszcza dzieci chorujących na cukrzycę typu 1, dlatego jeżeli masz dziecko chorujące na cukrzycę typu 1, rozważ, prosimy Cię bardzo, rozważ, nie stosuj tych klasycznych zaleceń, które każą zajadać się węglowodanami, tylko edukuj Twoje dziecko, edukuj, że nie może jest cukru, słodyczy i wysoce przetworzonych węglowodanów. I tak ułóż jego życie dookoła, no przecież dziecko jest pod naszą kontrolą i życie, w którym się obraca, żeby tej hipoglikemii, czyli ryzyka poważnych komplikacji nie było. Ale się, ale będzie czata, jak wszyscy będziemy szczęśliwi, Basia pisze. <laughs> nieźle, Basia, nieźle. No i tu. Tutaj... Kto jest szczęśliwy? No proszę o komentarz. Kto jest szczęśliwy? Napiszcie, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy, a my też napiszemy. Czekaj, tak czekaj, jest. czekaj. Ehm, w liczbie mnogiej pisać, czy ty nie jesteś? W liczbie mnogiej, zależy, co chcesz jesteś napisać. Jesteśmy szczęśliwi. I, szczęśliwic. Może być. Szczęśliwic. Jesteśmy z Gliwic. Tu kolejna osoba udostępniła. No bo dzisiaj za udostępnienie przypominamy. Dawaj, pokaż tu ketometr, bo trzeba sobie czasami zmierzyć ciała ketonowe, żeby zobaczyć na jakim etapie jesteście. Z paskami. Tak jest. Aha, pytacie, wiemy tak, wiemy, że chcielibyście do Br Team, bo to już jest, słuchajcie, to już jest kultowa grupa, o którą się praktycznie wszyscy pytacie. W maju będzie możliwość w maju, a tam a propos grupy dzisiaj Michał, czyli tak, środa z trenerem wtorki z braćmi, rodzeń plus uwaga, uwaga, to dla wszystkich członków Br Team. W dwa wtorki w miesiącu będzie spotkanie z psychoterapeutką wykwalifikowaną, najlepszą na świecie psychoterapeutką Anią, Tą do, którą która... ja polecam swoim pacjentom i wiemy jak. Tak. Działa. I wtorki będziemy rozmawiać sobie z Anią, będziemy pomagać wam, jeżeli chodzi o ten aspekt psychologiczny, także grupa Bertim rozwija się. Jutro pamiętajcie, czwartek z pszczółką, czwartek z pszczółką, to są takie praktyczne pogaduchy o życiu osoby, która schudła 50 kilo stosując metodę odchudzania braci rodzeń, czwartek 20 w strefie spotkań, a piątek gotuje Kasia, Kasia gotuje posiłki niskowęglowodanowe i pokazuję wam. Zobaczcie jeszcze Sylwia, ostatnie trzy lata to ciągłe pytania, skąd przybieranie na wadze, skąd coraz gorsze samopoczucie, ciągłe zmęczenie, senność. Myślałam, że to przepracowanie, a jednak to, że w końcu trafiłam na wasz kanał, skłoniło mnie do wykonania badań a tu bingo. Jestem mega wdzięczna, że niewdzięczne jak to się nazywa algorytmy podsyłały mi was, bo dzięki wam 4 kilo w dół po 4 tygodniach i cukier na czczo, uwaga 84. Szacunek Sylwia. A teraz Łukasz, złapmy się za ręce, złapcie się wszyscy za ręce i wydawajcie takie dźwięki. <śmuletnie> Zabijmy <śmuletnie> magiczny krok. <śmuletnie> I skaczcie teraz na jednej nodze, bo właśnie komentarz na Facebooku i na, 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 na YouTubie ja przez Was Facebooka założyłem. Sekta normalnie. I tej wersji się trzymajmy, słuchajcie. Jeszcze chwilę będziemy żądać od Was całych, waszych majątków, łącznie z domami. Tak. Jestem szczęśliwa z wami, jestem szczęśliwa. Eee, Agnieszka. A no to Agnieszka, nie bądź zmieniaj ten uśmieszek smutny, nie uśmieszek, tylko smutną minkę na uśmieszek. Tak. Wszystkie ćwiczenia i wszystkie filmy w BR Team, te, które odbywają się na żywo, są nagrywane i już jest umieszczony. Dostałem. Zaraz, zaraz. Do, do... Wóz, wóz. Halo, halo wóz? Wóz, halo, wóz. Dostałem właśnie informację, że film z trenerem Michałem został opublikowany w strefie spotkań w części teraz. nagrania. Dziękuję, dziękuję, wóz to, transmisyjny. To teraz reżyserka. Pozdrawiamy reżyserkę, a odpowiemy na jedno pytanie na Instagram. Zadawajcie pytania Instagram teraz, to ja właśnie czytam Wasze pytania. Jakiekolwiek możecie zadawać o cokolwiek, chcecie pytać, najwyżej po prostu nie odpowiemy. A pszczółka Magda, Magda właśnie pszczółka jestem oazą spokoju. Tak, tak, pszczółka, co tam mi przygotowałaś na jutro? Czym ty będziesz bajerować jutro członków Bertim jako, jako jedna z ważniejszych rezydentek tego miejsca Tak jest. Ale... Napisz, napisz, napisz pszczółka, a jak chcesz Fajna nazwa rezydentki, bo to twój pomysł był. Pszczółka, a jak masz tam komputer i kamerę, to dawaj do nas do spotkania, wysyłam ci link przedstawisz się ładnie czekaj, gdzie ty jesteś za chwilkę wyśleć ci, sprawdź maila ja odpowiadam na pytania z Instagrama sprawdź maila i wskakuj tutaj e, szukaj. kiedy książka to słuchajcie, teraz etap robimy 5 marca jest finał programu zdrowotnego niesamowita wiedza będzie już dopieszczany do samego końca, wycofaj cukrzycę i stan przed Linka zaraz puścimy Wam do tego programu, bo jeszcze miejsca zostały. No to szykujemy się do tego i później intensywnie siadamy właśnie do kontynuowania książki. I mamy nadzieję, trochę stonowaliśmy z terminami, że w tym roku ta książka powstanie. Liczymy na wrzesień. Tak jest. No ale nie dokładnie, jak to w życiu się dzieje. Szamani, o, szam... o szamani, tak. Szaman. Można to tak, można to tak nazwać. No tak, Ania, myślę, że będzie prawdziwym hitem, ale wróćmy na chwilkę do, do wykładu. Tak jak mówiliśmy, osoby 1800 osób 271 osób było pacjentami ambulatoryjnymi, inne osoby były, były pacjentami oddziału, w każdym bądź razie. Wobec tych osób było badanie psychiatryczne zastosowane w celu wykluczenia zaburzeń psychicznych oraz z, zbadania zachowań żywieniowych wyróżnionych na podstawie rytmu przyjmowania pokarmów. Czyli była to grupa osób no, zdrowych pod kątem ży, ży, nawyków żywieniowych. Tak jest. No i słuchajcie, obserwacje kliniczne zachowań żywieniowych osób otyłych. Doprowadziły do zbadania znaczenia emocji i związanych z nimi wymiarów psychicznych w ich kontynuacji, czyli badano, jak bardzo emocje i radzenie sobie z emocjami przekładają się na to, jakie, jak, jakie przyzwyczajenia żywieniowe będziecie mieli i czy będą one utrzymywane w zależności od tego. No i badano. Hmm, Właśnie czy jedzenie emocjonalne właśnie właśnie jak definiowano? Tak. Dajmy tę definicję jedzenia emocjonalnego. To jest skłonność do przejadania się w odpowiedzi na negatywne emocje, czyli wiąże się z patologicznymi cechami osobowości. Złe słowo patologicznymi oraz rozregulowaniem systemu. Rozregulowania systemu, zwłaszcza lękiem, obrazem ciała i impulsywnością. I teraz ja to wytłumaczę, bo, bo to jest bardzo częsta obserwacja wśród moich pacjentów, ale też całego społeczeństwa. No, co to znaczy jedzenie emocjonalne, czyli przejadania się w odpowiedzi na negatywne emocje? No, jeżeli nie wynieśliśmy ze szkoły, z rodziny, ze środowiska, z mediów, z życia, w jaki sposób radzić sobie z emocjami, właśnie z lękiem, właśnie ze smutkiem, właśnie z niskim poczuciem własnej wartości, właśnie ze stresem w życiu, no to szukamy się i czepiamy się tego, co znamy. Skoro w dzieciństwie i w domach, i w gościnie, i w całym życiu zostaliśmy, byliśmy głaskani, pocieszani. Uspokajani bardzo często jedzen, jedzonkiem, to tak naprawdę jedynym mechanizmem, które wypracowaliśmy sobie w życiu jako narzędzie radzenia sobie z emocjami, będzie jedzonko. No bo jedzonko daje spokój, no bo jedzonkiem mówiono, że wszystko będzie dobrze, bo zamiast porozmawiać z nami o trudnych emocjach i, i o tym, dlaczego skończyła się relacja, dlaczego rzucasz pracę, dlaczego nienawidzisz tej pracy, dlaczego jesteś smutna, to dawało się tą zupkę pomidorową z makaronem niteczki. No to jakie inne narzędzia mamy, skoro nie mieliśmy ich wpojonych w głowy? Tych narzędzi trzeba się uczyć, bo z jednej strony zabierzemy tobie, Narzędzia radzenia sobie z tym stresem i emocjami, czyli to zajadanie emocjonalne, ale ty musisz mieć wypracowany pakiet nowych narzędzi, czyli właśnie Claudia Pingot, czyli medytacja, czyli spacery, czyli rozmowa z fajnymi ludźmi, tak jak na przykład fajny brat, jeżeli macie takiego pod ręką, nie dotykaj, jeżeli mnie. macie w ogóle fajni ludzie, może fajny sąsiad, a może ktoś w pracy fajny, a może, może kręcamy sobie. Poziom endorfin, ale na pewno nie jedzenie. Tak czy inaczej, nas naukowcy dyskutowali tak, jak my dyskutujemy. Analiza danych wskazuje, że wzajemne oddziaływanie impulsywności, postrzegania ciała i radzeniu sobie z nastrojem i lękiem przyczynia się do różnicowania tych zachowań żywieniowych. Wzrost wyników dla płci żeńskiej jest zgodny z obserwacjami klinicznymi, że niezadowolenie z ciała. I niepokój są silniejsze u kobiet niż u mężczyzn, i są najsilniejszym bodźcem do poddania się leczeniu otyłości. I teraz zobaczcie, badania rzeczywiście potwierdzają to, no, co przecież wiecie i widzicie, obserwujecie dookoła. Facet wchodzi w to jak w masło i chudnie prawdopodobnie szybciej niż kobieta, no bo tak jesteśmy skonstruowani i mamy. No, to, Troszkę inne hormony, inaczej podchodzimy do życia. Jak to babcia Helcia by powiedziała, nie ślabizujemy tak bardzo, i to też widzimy w swoich gabinetach. Facet, coś tam usłyszy z boku, jak kobieta się, jego żona odchudza, chudnie, tak. a tutaj wiesz, już dawno prześcignął swoją małżonkę, a, a małżonka dopiero zaczyna. Ale. I jeszcze, jeszcze mówi, że coś waga stanęła. To prawda I to, i to jest klasyczny przypadek, klasyczny przypadek, bo i to jest też kwestia też poradzenia sobie z tą sytuacją stresującą, bo widzę tutaj, mówiąc całkowicie poważnie, że w tej sytuacji też dużo zależy od tego, w jaki sposób się dogadują, dogadują partnerzy czy w małżeństwie. Jeżeli zauważyłem to i. Pewnie też mówią badania, no ale już nie, nie udowadniajmy tego, że słońce świeci badaniami. Zauważyłem to, że, że faktycznie im fajniejsze i wspierające się jest małżeństwo czy partnerzy, tym rzadziej występuje i krócej trwa ta sytuacja z zablokowaniem się. Spadku masy ciała u kobiety, a czekaj, wtrąc, bo szybciej no? sobie radzi właśnie z tą emocją, chociażby że porównuje się niesłusznie do męża. A jak wiadomo, porównywanie się do kogokolwiek, a nie do siebie z wczoraj, jest negatywną emocją eee, i blokuje eee, odchudzanie. Szczułka, wysłałem Tobie link do streamyardu. Eee, masz na mailu: kliknij, choć przedstawimy rezydentkę BR Team, eee, Niech świadczę, zobaczy jeszcze bardziej. Masz na mailu informację, link, klikaj, wchodź i zobaczymy się, jeżeli masz ochotę, będzie nam miło. A, a tu była, była prośba, żeby miejsca jeszcze są na program zdrowotny. Wycofaj jest cukrzycę i stan przedcukrzycowy, to dawaj kopiuj i wklejaj tutaj. Kto chętny to niech jeszcze wskakuje. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, miesiąc. Miesiąc luty jest miesiącem wycofywania stanu przedcukrzycowego i cukrzycy. Wobec tego na naszych kanałach znajdziecie sporo wiedzy, sporo wiedzy na temat stanu przedcukrzycowego, wycofywania cukrzycy typu 2, sporo inspiracji i praktycznych wskazówek. A wobec tego, że chcemy tą wiedzę wam pogłębić w postaci programu zdrowotnego. Jeżeli macie ochotę pogłębić tą wiedzę, zapraszamy was, klikajcie w link. Opisie również i zapisujcie się na program zdrowotny, który, który będzie dostępny właściwie od 6 marca. I to naprawdę coś wyjątkowego. Dzisiaj tworzyliśmy materiały, które pomogą Wam wycofać cukrzycę typu 2, wycofać insulinooporność. Jeżeli masz cukrzycę typu 2 lub masz stan przedcukrzycowy, masz kogoś w rodzinie, kto ma stan przedcukrzycowy lub cukrzycę typu drugiego. Koniecznie wejdź w opis i zapisz siebie lub kogoś, kto ma te choroby na stan, na program zdrowotny, to naprawdę pomoże zdobyć wiedzę i praktycznie wskazówki krok po kroku, co zrobić, żeby tych chorób się pozbyć, a na pewno zdecydowanie poprawić swój stan zdrowia. Jeszcze krótko o tym, będziemy o tym mówić intensywnie przez 5 dni przed marcem, wszyscy się myślę o tym dowiedzą, ale na pewno ważne dla osób z cukrzycą dbanie o stopy, coś co w Polsce jest nie do końca dobrze opisywane, jak dbać o stopy, na co zwracać uwagę, na pewno bardzo ważne jak u siebie zdiagnozować hiperinsulinemię, czyli cukrzycę przed 12 lat przed diagnozą, jak mamy protokół, Mamy też e, e, opisywanie krzywych, e, krzywych, a jest, Cześć, jest. A, Cześć, szuka! Chciałam to? to jak mamy protokół, mamy też. Ale słyszymy siebie zraźnie słyszymy siebie na żywo, i słyszymy siebie w tle. Tak, muszę, muszę tutaj chyba coś wyłączyć. Momento, moment. Proszę, daj na razie. Usuń, o, usuń ją tak. w... No to słuchajcie, wszem i wobec przedstawiamy, słuchaj, wiesz jak, wiesz jak nazywamy was ważne osobistości w Bertin, Rezydentami. A wiesz dlaczego? No. Dlatego, że my sami byliśmy rezydentami, a rezydenci to osoby y, to, to inaczej jak wy, bo wy jesteście super ważni, dużo wiecie, a rezydenci w tym świecie medycznym to są osoby, które się uczą dopiero, ale tak nam się no tak, skojarzyło, no tak, no tak. że, że też rezydenci to są no tak. też dla chyba ważni dj dyskotek. To prawda, powiedz w, skrócie, <laughs> powiedz w skrócie, co przygotowałaś na jutro, nie zdradzając jednocześnie zbyt dużo tajemnic. Hmm. było ostatnio dużo zapytań odnośnie pielęgnacji skóry i e włosów, paznokci, więc chyba w koło tego będziemy się kręcić. Dobra, czyli będziesz po prostu malować paznokcie, robić tak, dmuchać? Beauty, Beauty tak, maseczki kolagenowe z, e z łapek e tych, tak, manikiry, dziewczyny. Takie <śmany> babskie pogaduchy, czwartek z tak, tak, nie tak. będziemy się wtrącać, słuchaj, macie być po prostu szczęśliwi. Nie, oczywiście wszelkie sugestie na tematy to można, można podsyłać, tak? Ja podsyłać na Tak, każdą dyskusję i każde, każde CV rozpatrzę, tak? Z podaniem, ze zdjęciami. Natomiast faktycznie no, tak, żeby po prostu było swobodnie i Mogą przygotować wszyscy tam jakieś pytanka, ale nie za trudne, nie? żeby nie było, nie, bo ja się wciąż uczę. Dobrze, więc... no, to teraz pszuka, no to teraz obiecujemy Tobie, bo teraz ja Tobie to załatwię. Słuchajcie, jeżeli jutro będziecie z Przyłką na live, prosimy bardzo o jak najtrudniejsze pytania. Słuchajcie, to nie jest przedszkole, tylko to jest BR Team. Rezydenci to są osoby... Kompetentne, które muszą odpowiadać na trudne pytania. Także te, te łatwe będziemy kasować. Powiedz, dlaczego jesteś kompetentna pszczółka w dwóch zdaniach dla wszystkich, którzy nas słuchają? Według, według Bo na. uczyłam się od najlepszych. <grym> Nie podwójnie się. Powie. Powiedz, jakie powie, efekty osiągnęłaś? Powiedz w skrócie, co, co, co Ci się udało osiągnąć? Przez Was minus 50 kilo, Zdrowie metaboliczne, e, lepsze samopoczucie, lepsza cera. E, Energia, dużo, dużo większa energia zdecydowanie i no też pewność siebie. No i kortyzol oczywiście o zaspokoju, a medytujemy. No to, no to generalnie stworzyliśmy potwora, bo pamiętam, jak na konferencji ta twoja pewność siebie praktycznie sprawiła, że no wiesz, y y przypomnij, kto tam był gwiazdami Krzyłka? Kto? A nie znam, nie znam. No właśnie, niestety ty, ty po prostu nie to, że jesteśmy znanymi youtuberami, okazało się, że ty jesteś jeszcze znanisza. No będę fajniejsa. wam dać po Dobrze. Boili się. Szuka, to nie, co, no, zrobimy tak, to my Ci dziękujemy, bo my kontynuujemy dalej, ale fajnie, że wpadłaś na chwilkę. Jutro jest twój czas, także trzymaj się i pozdrów męża. Pozdrawiam gorąco. Trzymajcie się. Hej. Na razie. No no i fajnie, że Pszczółka nas odwiedziła. Słuchajcie, lecimy dalej. No dokładnie. Pytania, słuchajcie. Czy to jest czas na pytania? Tak jest, bo... Powiedzieliśmy już sporo. A, ale się skończmy, bo to, bo to jest tak ważne. Jest. Mhm. Właśnie, to jest, ten, to jest ten dowód na tą no, nierównością i niesprawiedliwością życiową. No życie generalnie nie jest sprawiedliwe. Pewnie jak zapytacie, zapytamy kobiet, to powiedzą, powiecie, że wy macie ciężej w życiu, a jak zapytacie mężczyzn, to powiecie, o Jezu, to my mamy gorzej. Co wy tam macie do robienia w życiu, oprócz urodzenia dzieci? To my się stresujemy. tak? No i właśnie na tym to polega, ale statystyki mówią jasno, że to wy kobiety macie gorzej, jeżeli chodzi o odchudzanie. Także no tutaj nie, nie cwaniakujcie mężczyźni, jeżeli chodzi o odchudzanie. No i teraz wnioski są następujące. Ogólna analiza danych z tego badania podkreśla różnice w zachowaniach żywieniowych i cechy, które mogą przyczynić się do sukcesu lub niepowodzenia leczenia otyłości. Jest to zgodne z danymi literaturowymi podkreślającymi konieczność elastycznych modeli leczenia otyłości. Czyli my to nazywamy metoda odchudzania braci rodzeń, to jest ten elastyczny model, model leczenia, leczenia otyłości. otyłości. Wynik operacji żywieniowej, czyli tej interwencji żywieniowej, lub bariatrycznej, no bo to są dwa modele wykorzystywane w odchudzaniu przez tak zwanych profesjonalistów, można poprawić przez leczenie skupiające się na regulacji emocjonalnej, takie jak psychoterapia, o czym mówimy, będziemy mówić i będziemy wam to dawać w BR Team. To prawda. I zmiana stylu życia. Przecież cały czas mówimy o zmianie stylu życia. No. I to prawda i to jest bardzo ważne i to jest bardzo ważne, dlatego pamiętajcie, najlepszego, najpiękniejszego stylu życia nie utrzymamy, jeżeli to życie samo w sobie nie będzie piękne, dlatego zacznijmy od hasła można pięknie żyć. I dziękujemy tak Ewa, że zapisałaś się do programu. Powiem tak, jasno, bez ściemniania. Tak oczywiście, bracia rodzeń dają praktycznie wszystko, co wiedzą za darmo, tak? Nie musicie, żeby wyzdrowieć, zapisywać się do programu zdrowie, do zdrowotnego. Całą wiedzę za darmo macie na YouTubie, na, na Facebooku, wszędzie, gdzie tylko wejdziecie. Tak, bracia rodzeń zarabiają pieniądze po to, żeby edukowali dalej poprzez sprzedawanie wiedzy. Tak, Program zdrowotny to wiedza, którą... Czy batonów. Nie batonów. Wiedzy. Wie program zdrowotny, na który was zapraszamy, to wiedza, którą proponujemy, żebyście kupili. Nie będziemy zmuszać, ale proponujemy. Z całego serca uważam, jestem święcie przekonany, że ta wiedza, którą otrzymacie w programie zdrowotnym, pomoże Wam i da Wam taką wiedzę w pigułce, która sprawi, że wycofacie stan przedcukrzycowy i zdecydowanie zwiększycie szansę wycofania cukrzycy. Większość przypadków cukrzycy typu 2, zgodnie z badaniami naukowymi, da się wycofać. Wobec tego, reasumując, tak chcemy Wam sprzedać. Wiedzę za cenę, którą macie w opisie. Jest to cena, którą obniżyliśmy zdecydowanie. Jest to cena promocyjna. Skakujcie, jeżeli macie ochotę, kupujcie. Będziemy za wam za to wdzięczni. W opisie jest link. Tyle autoreklamy, reklamy Łukasz. Świetnie, no ale ty to robisz po mistrzowsku. No ja sam bym kupił, gdybym nie brał udziału w tym programie jako prezenter. Tak, no i słuchajcie, właściwie zbliżamy się ku końcowi. Chcieliśmy wam za to podziękować, że jest nas praktycznie, 1000, prawie 1700 osób, z czego zawsze jestem, jestem zawsze w szoku i bardzo jesteśmy zadowoleni, że ta społeczność, słuchajcie, ja cały czas to powtarzamy, bracia rodzeń to nie są bracia rodzeń. Bracia rodzeń to jest ruch, to jest społeczność. Nazwa bracia rodzeń. To tylko brzmi jak my, bo to od naszego nazwiska i zgadza się, bo jesteśmy braćmi. Ale to, co zaczęło się dziać po tym, jak weszliśmy do internetów, to, to jest ruch, który ciężko zatrzymać. To jest społeczność, która jest świadoma, jest, chce długo żyć, nie, nie boi się brać odpowiedzialności za swoje życie, nie boi się podejmować trudnych decyzji, przekonuje innych do tego, żeby podejmowali trudne decyzje i zmieniali swoje życie na plus. I rodzi się, i urodziło coś naprawdę wyjątkowego, dlatego szacunek dla Was. Dzięki, że jesteście, i do zobaczenia. Ale jeszcze wcześniej Jola, Jola Amelia S. Napisz na kontakt małpa bracia rodzeń.pl. Ciebie wybraliśmy do wysłania tobie za udostępnienie tym razem tego sprzętu do pomiaru ketonów razem z paskami. Gratulujemy Ci tej, tej nagrody. Dobrze mówisz. Aby. Pozdrawiamy. A, mam pomysł. W takim razie robimy jeszcze coś takiego, że osoba, która do dzisiaj do 12 wśród osób, które zakupią ten kurs, program zdrowotny, wylosujemy trzy, uwaga, trzy konsultacje metaboliczne z nami. Dostaniecie trzy konsultacje metaboliczne z nami wśród osób, które do dzisiaj do 24 zakupią program zdrowotny w podanym linku. Taka sytuacja. To wy jesteście cudowni, dziękujemy i do zobaczenia, tak? Zapraszamy, tak. słuchajcie, jeszcze raz w opis, Klikaj, klikajcie tam, macie szczegóły. Będzie nam bardzo miło, jak dołączycie do programu. Trzymajcie się, na razie, cześć. Po co tą łapę wystawiasz? No tak, fajnie, tu mam pieprzyk, zobacz. Czas chyba wyłączyć, już, tak? Aha.